Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Ha! O, dobra, tutaj mamy na start więcej wartego chuchlika, bo doinformowałem się a propos tych świecących gał. Okazuje się, że jeśli świecą się oczy na właśnie tak złotawą, no to wtedy przeciwnik jest wart więcej, jeśli chodzi o... runy, znaczy jest wart. Po prostu da mi więcej run. O! Co lepiej powiedziane. Okej, okay, nagrobne konwalia, poziom drugiego, trzeciego, razy dwa. Do kogo ty podskakujesz, cwaniaku? Rozwidlony topór. To dwuząb bardziej, a nie topór, no ale okej. Zobaczmy. O, też 50 krwawienia. Ciekawe. Tak samo jak... ten. Jak się rzucę, wol? Dziwny topór, którym posługują się chochliki. Lekko pofalowane, rozwidlone ostrze, zwane językiem chochlika, wywołuje krwawienie. Okej, no i szybki to odskok, to już znamy. Ja proszę, akurat się przypadkowo na błapkę nadziałem, tylko idę stand mage'a, bo zacząłem, kurde, bić typa. Także, można? Można. Okej, okay. Kolejna konwalia poziomu drugiego. I poziomu trzeciego. Tu jest pewnie iluzja, oczywiście. Nagrobny fiołek. Sam oczywiście nie jest, bo by było za łatwo. I czego żeście pilnowali? Prochy żołnierza z Rei Lucarii. Okej. Okay. Ja poproszę troszkę leczenia. Takiego darmowego. I sprawdźmy te prochy. A, jeszcze te prochy miałem zobaczyć. Tutaj dwóch latających marionetkowych żołnierzy. Duchy marionetkowych żołnierzy o ptasich cechach, stworzonych do służby czarodziejowi, są wyposażone w kosy z długimi drzewcami, mogą też atakować z powietrza, miotając ogniste garnki. Gdy odniosą uszkodzenia, mogą zawieść. Okej, okay. I żołnierze z Rei Lucarii. Trójka duchów złożona z dwóch nieistotnych piechurów i ich dowódcy. Żołnierze Rei Lucarii byli też zwani kukułkami, Akademia dała im swobodę w prowadzeniu wojny, a ich łupieszcze działania okryły się złą sławą. Okej. Okay. Czyli raczej nie warto w nich inwestować, skoro to jest tego dwóch piechurów i jeden dowódca. Chociaż prosiło, kurde, kolejną taką iluzję. Ale jednak nie tym razem. A, patrzcie. Jak blisko byłem, kurde, iluzji, co? Konwalia poziomu trzeciego. Odłamek ludzkiej kości. I kostur Ogara! Proszę, proszę. Co też moje oczy widzą. Ciekawe, czy lepszy. Zobaczmy, ten jest plus 15 i ma 237. A nie, czekaj, to nie to. Tutaj. A to jest broń! Myślałem, że będzie kostur normalnie. Okej. Okay. Kostur Ogara, zobaczmy. Duży kamienny kostur wysadzany był z kamieniami. Tego oręża używają ogary grobowca złotego drzewa, chroniące podziemne krypty. Ogary wiele przeszły podczas swej długiej służby. Mówi się, że teraz pilnują krypt, a nawet dowodzą chochlikami. Magia pastora, unikalna umiejętność. Skieruj magię do błyskawienia, by aktywować moc paradownego czaru i stworzyć dryfujące magiczne pociski, które automatycznie ścigają wrogów. Okej. Okay. To jak się tego używa w sumie? Za testo bym to sprawdził. Ha, po prostu jako maczuga to jest. Dobra. Patrzcie, kolejny. Znaczy w sumie maczuga to jest też trochę za bardzo powiedziane. No, po prostu połuk runiczny, jak miło. Po prostu jako taka wielka broń.
Właśnie najbardziej mi to do maczugi teraz pasują, takiego wielkiego młota. Lub toporka. A żywicy z korzenia, 3 sztuki. Nice, nice. Dobra, kolejny heal. O! To ciekawe, nie wiedziałem, że czary mogą rozpraszać iluzję. Upiorna konwalia poziomu drugiego. Ty, czy ja jestem piętro wyżej, czy niżej? Ty, piętro wyżej wlazłem, o kurde. Ciekawe. Chyba nie no, wracaj mi tam. Nie, tak? Nie, wait, przecież tutaj normalnie wyszedłem. Jesus Christ. Dobra, ale w takim razie, gdzie jest przejście? To jest też iluzja? A patrzcie, a te dwa akurat nie są. Dobra, ale gdzie jest przejście do bossa w takim razie? Skoro nie tam. Co, gdzieś tutaj? Kolejna taka iluzja jest schowana? O, czekaj. No, kurde, już myślałem. Dobra, to jest taka iluzja. Niewiele znacząca. Tutaj umiejętność, a potem czas na zwycięstwo. Dobra. Zobaczmy sobie, jak wygląda ta umiejętność. A, bardzo podobnie do umiejętności, którą wytwarza awatar Złotego Drzewa, kiedy z nim walczymy. Niestety oberwałem, no ale spoko, redukcję też dostałem. Czekaj, tutaj co będzie? Po pierwsze, to była ukryta ścieżka. Aha, dobra, czyli tutaj byłaby iluzja? Czy tu jest gdzieś iluzja? Przed tobą smutek. Okej. Okay. Jasne. Marna ta wiadomość. Kurde, goddammit, jak ja nie lubię czegoś takiego. Teraz lataj jak idiota, kurde, i szukaj tego jednego tego. O, dobra, tutaj poszedłem i nie ma przejścia. Tutaj. Tutaj zabrałem wcześniej. Tu. Też nie ma przejścia. Tutaj też nie. Dobra, jestem w punkcie wyjścia tak naprawdę. No i co? Ma miejsce łaski, no i co z tego? Miejsce łaski tutaj zaraz na wyjściu. No a gdzie jest walka z bossem? Przecież powinny tu być gdzieś te całe drzwi, nie? Które otworzyłem tą wajchą. Ale kurwa, no nie ma ich. Holy shit. Holy shit. No i co ja mam teraz zrobić? Kurde, przebiegłem już tę lokację chyba dwa razy i kurde, nie widzę tego przejścia. Alko. Gdzie przejście? Iluzja albo nie, cokolwiek. Jeszcze wpięty dostałem, no kurde, Achilles by się normalnie teraz zwiał z bólu w męczarniach agonalnych. Nie mam tu gdzieś jakichś iluzji? Come on, musi być. To tam na pewno nie. Nawet tam się nie da dojść. Ej, no kto by pomyślał, że takie małe katakumby mi takich kurde problemów narobią, nie? No bo tutaj zejdę, to mam tego typa i nic więcej. Ja pierdolę. Wow. Okej. No nie powiem, bardzo cwanie schowana rzecz. Dobra, nie, wrócę sobie do tego mojego wasalnego okła, do okła wasalnego rycerza. Dobra, jeszcze się podleczę. Kometa, mieczyk. Dobra, nie będzie włócznia. Ślimak, guślarz. O Boże, serio? Kolejny taki typ, który będzie przywoływał kurde tych? Gdzie jest ten ślimak?
Tu? Nie, to są kolejne trupy. O, tu? Ja! Schowany. Zaś zniknął. O, ja go tu słyszę. A, tu go mam. No, jak mnie majznął ten jego proch. Co to jest w sumie? Dobra, moment, flacha. No, dlaczego oni stali mi to... Jakie tego kurwa nie mam? Dlaczego oni są w stanie... Dlaczego w każdym wróg tej mnie przerwie mi akcję, stanie zniszczyć... Może nie zniszczy, tylko jest w stanie po prostu przerwać mi kurde kastowanie tego pioruna. Żegnam. Ten zdycha momentalnie. Prochy błysk kamiennego czerwona. Serio, myślałem, że tego typa będę mógł przywołać. Dobra, teraz to się czuję opluty. Dobra, do wejścia, bo już tu nie mam czego robić w takim bądź razie, skoro pokonałem. Nie wiem, czy strażnik to jest dobre określenie w tym przypadku. Dobra, jeziorna Liurnia. Tutaj co to wiadomość? Wilk niech będzie chwała. A może nie? Dobra, zobaczmy te proszki. To będzie tutaj. Duch czarodzieja z Rei Lucarii, noszący kamienną koronę. Uczony kodeksu Olivinusa, który opanował magię błysk kamiennych gwiazd. Okej, okay, tylko co mi po tym? Dobra, moment, co ja tu miałem robić? A, miałem podejść pod to drzewo. Tak. Tylko mnie kurde rozproszyło pod koniec odcinka właśnie ta akcja z tym wskazywaniem mi drogi przez ten posąg, który zazwyczaj pokazuje, gdzie się kolejne takie katakumby kryją. Który powinien być tu zaraz. O, właśnie, tu jest właśnie ten posąg. Więc pójdźmy teraz tędy. Trochę górą i zobaczmy, co się kryje pod drzewem. O, tutaj. A, to jest ten gościu. Dobra. Dobra, tylko że drzewo będzie tutaj wyżej. Tutaj sporo. Nie wiem, czy bydło to jest dobrze określone. No. Sporo zwierząt po prostu, z których mógłbym sobie nafarmić kostki bestii. No ale na razie nie potrzebuję. Chociaż pewnie w końcu by się przydał, w końcu się przydadzą. No i dobra, mamy tutaj powrót. Mniej więcej w to miejsce, mamy ten punkcik. Czy jest tu gdzieś miejsce łaski? Nie, są za to, jest za to posąg Mariki, więc będę mógł się tutaj w razie śmierci odrodzić. I jest wieża, czy ja w tej wieży byłem? Nie byłem, dobra. To, o, a nie, jest miejsce łaski, zaraz tutaj obok, dobra. O, tutaj więcej wart ten. Marionetka więcej warta, 35 tysięcy, kurde, warto byłoby tego nie... Warto byłoby tego nie zepsuć. Dobra. Odkryte miejsce łaski, pięknie. No i zobaczmy, co się kryje w wieży. Przebudowana wieża z posągiem Mariki, jak rozumiem. Okej, nie mogę nic z nim zrobić. Niech prowadzi cię erudycja. Kółczy błyskamień. A, dobra, i pewnie jak... Dobra, erudycja. Erudycja, dobra, zakładam, że to jest albo gest, albo... Albo gest, albo... Jakiś cud, a że go nie mam, no to pewnie daleko nie przejdę. Co to jest za strój w ogóle? Chyba, że mam, zobaczmy. Wskaż przód, w górę, w dół, czekaj, pomachanie ręką, skincie, powitanie, siła, podskok, ulga, zamyślenie, pstryknięcie, zew bojowy, ukłon, jak sobie życzysz, ukłon, jak czego chcesz, daj ogień, daj mi siłę, modlitwa, błagaj o litość, skrzywdzony, odpoczynek, siedzenie bokiem, przegadanie. Nie, nie mam gestu erudycji. Oczywiście zakładając, że jest to gest, bo tak strzelam mocno z tym. Odpoczynek, flaszki, rozwój, zaklęcie. Tutaj zamiast może... Dobra, zamiast tych dwóch, bo skoro używam głównie cudów, no to zostajmy też przy... Ogólnie też cudów, ogólnie inkantacji, bo wiadomo, akurat te o płomieniu i ogniu oczyśmie to są bardziej piromancje, no ale gra ma tylko podziałkę na inkantacje oraz na czary błyskamienne, no i rzecz nie dobra, nie, bo ta jest, bo smocza komunia to jest też inkantacja, więc akurat tutaj nie ma co gadać zbytnio. No okej, okay, no, mam tutaj to, bym chciał.
Nie wiem, czy będę musiał, kurde, walczyć. Znaczy, wróć. Nie wiem, czy ten awatar będzie mnie zatruwał w jakimś obszarze. No, ale tym się martwić kompletnie raczej nie muszę. Mamy kolejne pomniejsze złote drzewo. Dobra, wytestujmy sobie tutaj teraz nowy proch, póki ten na mnie nie zwraca uwagi. Tylko muszę wejść w ekwipunek. Nie tutaj, tutaj. I wytestujmy tego wypędzonego rycerza Olega. 100 punktów skupienia. Zobaczmy, czy jest warty tego kosztu. Nie jest on ulepszony, no ale wiadomo, od czegoś trzeba zacząć. Awatar złotego drzewa, kolejny. Uuu, mocno oberwał. No widzę, włócznia błyskawic. Bardzo mocna. Myślałem, że akurat on na inkandację złotego porządku to będzie jakoś bardziej odporny. No ale nie. Ale patrzcie, to on go tam łoi, kurde, gościu głównie cały czas na mnie się fokusuje. Jezu, nie, znowu to. Nie, 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 out. Na mnie? Nie, na niego idzie. Dobra, flacha. Żebym się odezwał akurat. Kolejna flacha, ta flacha jeszcze na wszelki wypadek. Rycerz akurat za chwilę zginie, ale to jest mało istotne. W niego czy we mnie? W niego, okej, rycerz padł. Ale to nic, bo awatar wkrótce po nim. Także dziękować, panie kolego. Wróg pokonany. Co mi dał? 5800 run. Modra kryształowa łza i popękana kryształowa łza. Dobra, tutaj jakiś opis albo coś? Czy opis tutaj co? Dlaczego musi być... O kurwa! Czemu ludzie nie mogą dostać normalnych wiadomości? Tylko muszą takie głupoty zostawiać na tym. Dobra, coś tu jeszcze jest ciekawego? No tutaj raczej nie. Kurde, to miejsce by się jeszcze przydało odwiedzić, tak mi się wydaje. Że no właśnie, jak tu kurde iść? No bo wioska albinauryków, no to idę tędy. Ale jak tu się cofnę, to ja jestem jakby nie na tym kraterze, tylko pod nim. Ja bym musiał właśnie jakoś kurde w to miejsce podejść. Gdzieś w okolicy tego i trochę liczyć na to, że jest tutaj gdzieś ten strumień, który mnie na strudze wyteguje. Powietrze, ale już widzę, że go nie ma, więc na co tam podchodzić nawet. Wiesz, dobra, dla upartego mogę sprawdzić. Zobaczmy teraz te, nie, tutaj, zobaczmy te łezki. O, dwa nasiona, fajnie. To jest, nie, nie ta, to jest ta. Ale nie, ta chyba też? Nie, to jest ta. Modra kryształowa łza po wmieszaniu z eliksiru przywraca połowę łącznych punktów skupienia. O, to bardzo ładne. A tutaj powoduje wybuch mieszanki. Uszkodzona kryształowa łza nie posiada żadnych właściwości leczniczych. Niektórzy podobno przekonali się o tym na własnej skórze. W końcu wiara może być niebezpieczną sprawą. A tutaj... Aha, okej, nic. Po prostu dokładnie ten sam opis, jaki jest tutaj. No dobra. Neopart, naprawdę, chcę zobaczyć, czy faktycznie nie ma tutaj tych. No bo niby to powinno być widoczne z daleka, no ale... Nie wiem, może by się to nie dorenderowało? A, patrzcie, mamy tu chyba jednak. Widziałem ten wiatr taki przez chwilę. Mamy? Nie, kurde. Tutaj? Przed tobą kłamca, okej. Ciebie nie... Albo ktoś pisał, kurde, o... jakiejś iluzji, albo czymś innym równie istotnym, co dałoby się tutaj wsadzić. Wsadzić czy tutaj ukryć. Że tak tutaj wzdłuż jak pobiegnę, no to gdzieś tu znajdę taki wicherek. Prąd wznoszący. No ale niestety, raczej nie. No, to mi jakaś ta marionetka strzela, ale w sumie mam to gdzieś. Okej, i... No i tutaj wchodzimy pod ten właśnie klif i tam dalej do wioski albinauryków byśmy szli. Okej, tutaj...
świetliki. Ale tych nie mogę zbierać niestety. Co się kryje ogólnie w tym miejscu? O, mamy to. No, niestety tym razem nie zbiorę z tego niczego. Wcześniej chyba z tego zebrałem był z kamiennego świetlika, tak mi się wydaje. Dobra, tutaj... Dobra, nie, tam nie wskoczę. A nawet gdyby, no to nie mam co tam robić. Tutaj coś może? Schowane? O, mamy tutaj coś. Kolejną tą taką... budowlę, w której do tej pory znajdowałem głównie kamienie kowalskie. To będzie? Podemijam się z tym. Dobra, moment. Oznaczę sobie, to pójdzie szybciej. Tu. I tu. Mamy dwie takie budowle. Uj, to jest jeszcze miejsce łaski. Pięknie. Jak miło, jak miło. Cyk. Taki checkpoint, powiedzmy, po środku jeziora. No, po środku. Po środku to akurat na pewno to nie jest. Coś tam jest, mi się wydaje. A, trup. Dobra. Przy trupie. Wiesz, jak to jest irytujące, że nie mogę tym piorunem strzelać, kurde, z konia? Ten kowalski level drugi. Okej. No i tutaj dalej idziemy do wioski albinobryków. Plus, w sumie to jest najgorsze, że chyba widziałem to miejsce, kurde, jak tu leciałem właśnie za którymś razem, to się minąłem z tą miejscówką. Bo kurde, przecież jak skoczony idiota nie... albo nie striggerowałem miejsca łaski, bo nie chciałem tego robić bez was, albo ta gorsza opcja, totalnie tego nie zauważyłem. Chyba wolałbym, żeby to była ta pierwsza, niż ta druga. Zobacz te homary. Dobra, tutaj też kamień kowalski poziomu drugiego. No i na co się gapisz, cwaniaku? Adios. O, ładnie. Odnowienie jednej i drugiej flaszki. To mi się bardzo podobuje. Co mi zostają w ogóle po sobie? Pasek białego mięsa tylko. To nawet średnio warty polowania, mi się wydaje. No póki co, bo jeszcze nie znalazłem żadnego, kurde, przepisu, który z tym paskiem miałby coś fajnego. Nie wierzę, że mu zrobiłem backstaba, kurde, w połowie jego upadku chyba. Masakra. Przecież to się mogło, kurde, spokojnie skończyć moją śmiercią. Dobra, gdzieś tu był jeszcze jeden. W sumie to mnie ciekawi, czy ja dostaję jedną flaszkę taką i taką, czy dostaję... jakąś konkretną ilość. W sensie dostaję jedną flaszkę leczącą, jedną... którą? To kur... Czemu on tak wyskoczył w powietrze? Da hell? Zobaczmy. Chyba... Proszę, dostałem aż dwie modre flaszki. Szkarłatne znaczy się. Czyli albo dostaję dwie i jedną, albo dostaję ogólnie trzy. Tylko przez to, że mam nadmiar mam z szkarłatnych, no to mi się jednak konwertuje na modre. No nie powiem, narzekać nie zamierzam. Tak, dla mnie to jest bardzo spoko. Dobra, to mam jeszcze dwie takie miejscówki do zobaczenia. Jedna tu, druga tu, zanim pójdziemy do wulkanicznego dworu. Tak jak obiecałem, zamierzam go też eksplorować w tym odcinku. Ale to... indziej może. O, kolejne miejsce łaski. Czy jakieś chacie. Mamy też jakiegoś ziombla, który coś sobie gotuje. Akurat homara. A nie, krewetkę! Okej. Okay.
Nie. Nie. Nie no, homar tu jest jak nic. Dobra. Okej, okay, pogadajmy. What are you looking at? You trying to start something, mate? No okej, okay. To pogadamy. Dobra, no to zobaczmy, co się jeszcze kryje w tamtym miejscu. To jest chyba znowu taki punkcik z taką mini ala... Ja nie wiem, jak to nazywać, kurde. Czy to jest kapliczka, mini świątynka? W sumie bardziej do kapliczki tam chyba... Wróć bardziej. Bliżej temu do kapliczki, tak mi się wydaje. Chyba, czy ten homar? Tak, dobra. On jest taki terytorialny, widzę. On tylko stoi tam, gdzie... czy stoi? Nie rusza się z miejsca. Co? Motherfucker! Jezu, ej, nie wiedziałem, że komary tak polują. To, tego akurat widzę, temu się nie dam tak zaskoczyć. Mapa, mapa. Tak, jestem ciągle w trakcie walki. Kurde, jak daleko muszę odejść, żeby sobie dali spokój? Okej, okay, mam odpowiedź. Czyli tak, tutaj byłem. Tutaj spoko, tutaj same skałki. Ale tutaj... Szubrawiec się nazywa ten gościu. Okej. Okay. Ale nie no, on musi... On tu nie jest bez powodu. Muszę z nim jakoś pewnie zagadać. Tylko pytanie jak? Dobra, never mind. Ja tu jeszcze spróbuję coś ogarnąć, a my widzimy się za moment, bo muszę coś załatwić, ale spokojnie. Po cięciu się widzimy i może wtedy właśnie będę wiedział coś więcej na temat tego ziomka. Więc dobra, na razie się tepnę tutaj, żeby mieć fajne miejsce. Znaczy fajne miejsce, po prostu żeby mieć zapis jako taki nowej mojej pozycji. No my widzimy się za moment. No i jest taka bobeczka. Czemu tak dziwnie stoi? Myślę, że ma garba, ale nie no, tak po prostu pochylona jest. Dobry, z kim mam przyjemność? Hello, hello. It's rather chilly here, isn't it? My mistress sent me off on an errand, but I was accosted by a ruffian. And now I'm in a bind. Could I ask you lend a hand? Perhaps. That thug made off with a precious necklace. I need someone to retrieve it. Only, he too is tarnished. If you've any qualms confronting your own, I shall find another. Oh, thank you dearly. What a blessing that we've met like this. The thug should be resting at an abandoned home down the way. Please, I must have the necklace back. Okej, okay, no i mamy właśnie naszego kościka, a propos tutaj ziombla. Się od razu mogę do niego przenieść, żeby przeoszczędzić troszeczkę na trasie. Mordo, masz coś dla mnie? What the hell is wrong with you? You're trying to start something. Piss off before I crack you in half. Ah, that necklace what you're after, is it? Well, show me what it's worth to you, and I'll consider parting ways with it. I'm not in love with it or nothing. You're a shrewd one, Chief. First, you hand me the runes, and don't try nothing, neither. Stary, ile chcesz za to? Tysiąc, co to jest 1000 run? To jest po pierwsze. A po drugie... Nie dałbyś mi rady. Zobaczmy. Naszyjnik krai, naszyjnik skradziony przez szubrawcę. Znajduje się na nim grawerunek przedstawiający dostojną kobietę z dalekich krain. Wydaje się mieć ogromne znaczenie dla Rai. Okej. Okay. Take it. Things no damn use to anyone anyway. Your bloody idea, mate. Don't come crying to me later. Oh, piss off. What is it now? Oh, I see. You want some of me prawn? Freshly cooked it is.
All right then. It's yours. If you can meet me price, I could be persuaded to sell you some other bits too. If you've got the runes. Oh. So you met the girl, did you? All right, well, sod the particulars of the matter. But it ain't my fault she's stupid enough to get duped, is it? Anyway, she ain't all right, that one. Lucky she ain't died on the bloody roadside, I reckon. Na jaki czas zwiększam negację obrażeń fizycznych? Okej, nie taka zła. Sporo mogę ich kupić, no ale kupmy tak z 10. You're tarnished too, ain't you? Can you see it then? The guidance of grace, I mean. I can't see it at all no more. Makes no bloody sense anyway. Why some no-name shithead like me should get called to the lands between. Cruel bloody joke, you ask me. Maybe something went tits up with it. Maybe it's been broke for a good long time. The Erdtree, I'm saying. Never met someone with a taste for brawn I couldn't trust. We'd make good mates, I reckon. I'll be seeing you. Okej, dostałem gest przy okazji. Dzięki. Dobra, gdzie jest? Tutaj jest Raya. Zwiadowczyni! Ciekawe. No i pytanie, co dostaniemy za ten... za tego kościka? Tego akurat nie wiem, wiem, że to po prostu był quest, ale co za niego dostanę, to już jest dla mnie tajemnicą. The thug should be resting at an abandoned home down the way. Please, I must have the necklace back. Oh yes, that is my missing necklace. Thank you kindly. I am in your debt. Did I forget to announce myself? I am Raya. In the service of Lady Tanith of the Volcano Manor, I seek Stalwart Tarnished, who might join our house. You are very brave yourself. Not only a steady hand, but a steady heart. Merciless, even to your own kind. Such strength is precisely what my mistress seeks. Please, take this. Zaproszenie do wulkanicznego dworu. Brave Tarnished, seek the Altus Plateau, the realm of the Erdtree. Most Tarnished are doomed to wander the outskirts of the lands between, peering wistfully at the towering Erdtree. But you are no ordinary Tarnished. And once that is proven, the Volcano Manor will fully extend its invitation to fight. Amongst a family of champions. Oh, and one more thing. Only for you. This land of Liurnia is connected to the Altus Plateau by the Grand Lift of Dectus, beyond the High Road. But the lift has been defunct for an age, meaning there's no simple means of passage. Instead, you must seek the old ruins in the cliff, at the base of the valley, near the Grand Lift. There's an old tunnel. It was excavated from both ends, linking Liurnia to the Altus Plateau. I have faith in you. A champion through and through. I do hope that we can meet again. Okej, okay, czy mamy tipa, jak się dostać na Płaskowyż? Kij z tym, że jakbym wyszedł teraz z wulkanicznego dworu dzięki miejscu łaski, to i tak jestem pewnie na tym płaskowyżu, no ale mamy alternatywę już. Dobra, to już się powtarza. Dobra, no to mamy questa ogarniętego. Dobra, tutaj, żeby tego nie odznaczać potem na mapie, to po prostu podejdę, niech to samo zniknie. I zobaczmy teraz. Zaproszenie do wulkanicznego dworu. List przekazany przez Raję w podzięce za odzyskanie jej naszyjnika. Znajduje się w nim zaproszenie do wulkanicznego dworu. Odszukaj płaskowyż Altus w Królestwie Złotego Drzewa. Wykaż się podczas tej podróży, a wulkaniczny dwór rozszerzy swoje zaproszenie. Będziesz wtedy walczyć pośród rodziny... Okej, dobra, po prostu cytat tego, co ona sama już nam powiedziała. No okej, no. Wulkaniczny dwór. Wiemy, gdzie jest. Wiemy też, jak się tutaj dostać, więc... Znaczy, wróć, wiemy. Dobra, wiedziałem od poprzedniego... No tak. Od poprzedniego odcinka wiedziałem, jak się dostać.
do tego miejsca. No ale teraz dzięki właśnie temu miejscu łaski mamy tutaj szybsze przejście. No ale dobra. Co ja mogę teraz tutaj ogarnąć? To jest bardzo intrygująca mnie kwestia. Na glebę, kolego. Jest kamienny świetlik. Spoczyj. Lecimy. Totalnie zlewam te ślimaczki. Nie muszę z nimi walczyć, więc nie zamierzam się nimi też totalnie przejmować. Przed tobą para, a potem błyskawica. Spróbuj tak. Czy to jest boss? Serio, to będzie jakiś boss? Oj tak. Chyba tak. Przesnikujmy się. Chociaż, że tak to widzę, jest spokój akurat. Mchu mogę trochę zgarnąć. Dobrze. O! Z niektórych nawet po dwie sztuki. Też fajnie. Ten jakiś strój ma. Okej, mam mgłę. Oh boy. Okej. Ładnie. Okej, wydaje mi się, że więcej dostała właśnie kiedy się otworzyła, czyli warto ją sprowokować do tego, a potem ją... postrzelić oczywiście w cudzysłowie piorunem. Dokładnie. Kuźwa, jak ta złość! Pięknie. Kandelabr Inkwizytora. Okej. Okay. Narzędzie tortur w sekrecie stosowane na szlachcie wulkanicznego dworu na górze Gelmir. Jego liczne kolce przebijają ciało, a potem podpalają ranę. Zapach spalonej krwi wywołuje ofiary rozpacz. Świecznik stworzony przez precyzyjny umysł. I szarża naprzód. Auć. Okej, okay, no i specjal. To jest właśnie takie coś, no ale to znamy, więc... Tak, nie zamierzam tego wykorzystywać, no bo co jak co, ale nie jest to coś, co bym chciał mieć na wyposażeniu. Ale kurde, tego voila sobie muszę wrócić, bo kurde... Jak już niejednokrotnie to chyba kiedyś powiedziałem, uwielbiam katany. A fakt, że ten voal daje mi jeszcze vibe, kurde, grania z Yamato, to jeszcze bardziej mi to odpowiada. Kolejne miejsce łaski, jak miło. Ej, czy to nie jest stolica? Chyba tak. Ja to ciekawe. Mamy kurde... Tutaj dziewica porywaczka, salę tortur. Ale jakby... Czekaj, czy to jest taki jeden wielki skrót po prostu? Tutaj zejdę, nic mi się nie stanie. Konia mogę przywołać. Na dole kolejne miejsce łaski. O kurde. Rzeka kipiących wód. Okej. Okay. O, co my tu mamy? Wulkaniczny kamień. Jakiś nowy składnik. Tutaj. Kwieciec Altus. Też nowy składnik. Złota jarzębina. Też nowy składnik. Zobaczmy. Tutaj.
Powszechne znalezisko w pobliżu Złotego Drzewa. Pozłacane owoc jarzębiny. Można go z łatwością znaleźć w pobliżu Złotego Drzewa. Okej. Okay. Tutaj. Kwieciec Altus. Pozłacany kwiat z mięsistej rośliny rosnącej na płaskowyżu Altus. Podobno w bardzo dawnych czasach, zanim wyrosło Złote Drzewo, był kwiatem żałobnym. Okej. Okay. I to tutaj. Kamień wulkaniczny. Dymiący kamień z gorącym głazem w środku. Występuje na górze Gelmir. Okej. Okay. No i co, płaskowyż Altus? Spoko. Oko bestii drży, proszę, czyli kolejne... Ej no, are you fucking serious? Nie wierzę akurat, jak to zmieniłem, no come on. Czy to już pod kpinę jakąś podchodzi? Będę teraz specjalnie leciał do tego, nie? Dobra, myślę, że poradzimy sobie na spokojnie z tym wrogiem. Moja kutana powinna na spokojnie sobie właśnie dać z nim radę. Dwie ręce. Wow, 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 hej, 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 what the hell is that? Co to jest, jakiś miraż, kurde? Co za typ? Nie, to ma do pomocy. Przyzwał sobie miraż Volmira norm... Volmira? Volnira z DS-ów 3. Dobra, ten padł. Ten miraż Volnira też. No i z niego mamy morowe korzenie i... przyzwanie Kościeja. Uuu, ej, wait, ale to jest popiół wojny? Czy to jest ten? Czy to, bo to nie był proch, co nie? Przyzywa tych, którzy żyją w śmierci. Czar sług śmierci. Przyzywa grupę zagubionych w śmierci. Trzy szkielety pojawiają się w pełnej odległości od osoby rzucającej i dopóki nie znikną, będą atakować wrogów. Zmarli walem uwałem stają się od dawna, brakuje im przywódcy. Talizman perłowego smoka. Plus jeden. Okej. Okay. Znacząco zwiększa negację obrażeń niefizycznych. Talizman przedstawiający dwa perłowe starożytne smoki. Znacząco zwiększa obrażeń niefizycznych. Negację obrażeń fizycznych. Starożytne smoki, które rządziły w pradawnych czasach poprzedzających Złote Drzewo, chroniły swojego władcę niczym żywy kamienny mur. Ten sam... Dobra, to już dalej jest to samo. Co jest przy innych tego typu talizmanach. Okej, okay, czyli rozumiem niefizyczne, czyli... no po prostu... wszystkie, które nie są fizycznie, tak? Czyli na przykład magiczno, odbłyskawic, etc. Tylko to nie jest konkretnie w jeden target, tylko to jest ogólnie we wszystkie targety. Może targety, we wszystkie tego typu... we wszystkie te typy obrażeń. O, to chciałem powiedzieć. Pióro burzowego jastrzębia. Co on tu robi, kurde? To jest dobre pytanie. Kurde, ale fajnie wygląda ta stolica. Z trailerów to pamiętam. Dobra, jakiś... Nie, nie ma żadnych wiatrów niestety duchowych, więc... no muszę naokoło biec, niestety. No, bo tak w miarę na przełaj. O, pięknie, kolejne miejsce łaski i kolejny punkt, gdzie jest nasionko. To mi się bardzo podobuje. Wycie z Altus, poproszę. Tutaj zabieramy trzecie złote nasiono. No i dobra, mamy punkt łaski zaraz przed, kurde, tym. Przed stolicą. A, ale stolica jest gdzieś tam w ogóle. Uuu, a tam co za... A nie, dobra, to jest ten mój znacznik. Jezus Maria. Uuu, miejsce łaski, lubię to. O, dobra. Przeskoczyłem. Wait a sec, czy tu jest? No oczywiście, że to jest iluzja. Ale przeskoczyłem, to najważniejsze. I tu mamy jakiegoś ziombla. Dużego. Uuu, czy to jest kowal? Siema, mordo. Well. Look at you. We don't receive many visits. I presume you are tarnished?
What brings you here? Oh, pardon me. It's hardly my place to ask, is it? I am E.G., a blacksmith who once served the Carian royals. An old codger who refuses to retire his rusty hammer. So here I am, still quietly plying my trade on this spot. Perhaps you'd like a display? These bones are old, but still able. Oh, watch out there. When I'm absorbed in my smithing, I lose sight of all else. If you come too close, I'm apt to cause you harm. I am, after all, terribly large compared to you, Tarnished. You don't know how hard it is not to break anything while I work. Okej, czyli ostrzeżenie, że jak chcę u niego coś wzmocnić, to żebym jednak się odsunął. Okej. Ponury kamień kowalski, day! Okej, pierwszy, drugi ma nieskończoność, trzeci, czwarty niestety ma tylko 3 na sprzedaż. A szkoda. Ale wiadomo, no ponure pierwszy, drugi se sam już mogę też kupować w tym. W twierdzy, dzięki dzwonkowi kulistemu. No ale warto wiedzieć, że jest tutaj drugi taki kowal, który to ma. Okej, poziom trzeci. Jolo, dawaj, poziom czwarty. W sumie zobaczmy. Walnie. Okej, stuka lekko. Myślałem, że takie dupnięcie będzie z góry. No, na szczęście nie ma, tak więc nie musi o co martwić. No i zobaczmy właśnie, skoro mamy tutaj kowala, to zobaczmy, czy ten kostur będzie lepszy. Zobaczmy, 228, 237. Też na S-kę skalowanie z inteligencją. Jest nie leciutko gorszy, ale być może gdybym tutaj... znaczy właśnie jest... Skalowanie ma gorsze, ale karyjskie błyskomiecze mają lepsze, skalowanie tutaj. W sensie są wzmacniane tutaj spele z tego. Czyli do ogólnie do czarów jest gorszy, ale do błyskomieczy będzie pewnie dobry. Okej, tutaj wszystko już ulepszone. Kupowanie to jest to samo. A o czym możemy pogadać, panie Dziaszku? Brave Tarnished. A word of warning, if you please. This territory once belonged to the Carian royal family. Their manor lies not far beyond this point. When the Rhea Lucaria Academy turned on the Carians, the Knights of the Cuckoo descended on this tract. After leveling it, they carried on to the manor. The Carians were taken off guard. But their strength had not waned, and they repelled the knight's onslaught by conjuring an enchanted snare that remains potent to this day. That is why I say, Tarnished, don't go near the manor, unless you wish to lie with the corpses of the heedless knights of the Cuckoo. Oh, to o nim gadał Blythe. A ciekawe, co na to powie. Blythe? Actually did that, did he? Quite a rare occurrence for such a guarded soul as he. Perhaps he sensed something unusual about you. At any rate, if you're friendly with Blythe, I've something else that might suit you. Ooh, czyżbym powiększył sobie asortyment? No i jedna rzecz. Karyjski herb z aplikacją. Zmniejsza liczbę punktów skupienia zużywanych przez umiejętności. Nie takie złe. Talizman ozdobiony herbem królewskim. Podobno otrzymywali go niegdyś rycerze karyjscy należący do świty księżniczek. Teraz jest tylko jedna księżniczka. Rani córka Renali. Ciekawe. I've explained the peril of the enchanted snare. That remains at the Royal Carian Manor. Whatever you do, brave Tarnished, stay away from that death trap.
Okej, okay, czyli tam mamy tą całą posiadłość zapewne. Oczywiście prowadzi mnie tam łaska, więc musimy się tam udać. No i myślę, że to zrobimy, ale to dopiero w kolejnym materiale. No niestety nie zrobiłem wiele z tego, co chciałbym tutaj zrobić, no ale zrobiliśmy w miarę dużo. Sanktuarium Bestii. O ty, właśnie! Dobra, tam mamy miejsce łaski odkryte. Odkryłem to miejsce łaski, co nie? Tak, uff, dobra. Jezus, ale teraz po prostu strzelił sobie w kolana, jakbym tego nie odkrył. Dobra, mamy tutaj tego ziombla, na którego jeszcze nie jestem jednak gotowy. Potrzebuję jakiejś takiej mocnej broni, ale niestety nie broni, która zadaje obrażenia cięte, ani kłute, tylko obrażenia obuchowe. No, ewentualnie mogę do niego strzelać z piorunów, ale do tego to bym potrzebował dużo flaszek przetegować na skupienie. Zobaczmy, ile mamy tych morowych korzeni? 2. No to dajmy mu. Żywotność bestii i proca bestii. Okej. Okay. Zobaczmy. Może od razu wytestujemy przy okazji, jak wyglądają te inkantacje. Tak, tak. Flaszki mogę sobie zwiększyć. Zobaczmy. Tutaj. Dobra, tak na szybko. Zamiast tego weźmiemy to. Zamiast tego weźmiemy to. I co to daje? Proca bestii szybko ciska wieloma ostrymi kawałkami skał. Inkantacja nauczona przez Guranga, bestialskiego duchownego. Szybko miota ostre odłamki skalne. Te inkantacje można rzucić bez opóźnienia po wykonaniu innej akcji. Ponoć w czasach przez złote drzewo i kamienie były pierwszą bronią tych bestii, które zyskały inteligencję. Okej. Okay. A żywotność bestii, inkantacja nauczona przez Guranga, napełnia ciało zwierzęcą żywotnością przez pewien czas, przywraca punkty życia. Po uzyskaniu inteligencji bestie musiały poczuć, że ich dzikość znika, zastępowana przez cywilizację. Ej, to jest zajebiste! Że dobra, to nie jest takie momentalne leczenie jak... ta inkantacja, jak właśnie leczenie. No ale... jeśli nie chcę zużywać za dużo skupienia, a mogę poczekać, aż mi się samo zregeneruje, to mogę to sobie tak dać, nie? Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. A, ciekawe, ile to działa w ogóle. I proca bestii na sucho. Takie coś, opałniku. No, powiedzmy, że okej. Okay. Nie wiem, czy będę z tej procy korzystał, ale ta żywotność nawet mi pasuje. Dobra, tutaj bym wrócił. Dobra, jakoś będę szukał... A nie, o nie, to jest inkantacja! Kurde, myślałem, że to będzie ten. Że to jest popiół wojny. Patrzcie, to jest jednak inkantacja. Przyzwanie kościeja... A, i to wymaga kostura, jak rozumiem. Mhm. O Boże, to jest takie coś? Serio? Aha, i to jeszcze nie ma... To jeszcze nie targetuje konkretnych wrogów. To przyznam, że jestem tak troszeczkę zawiedziony. Ale widzę, ta regeneracja od bestii działa naprawdę długo. Dobra, wróćmy tutaj właśnie do pieczęci. Ja z nim nie zamierzam walczyć, to było tak dla testu tylko. Niech tam się zresetuje kolega. No i dobra. Jak dla mnie, bardzo spoko. Czyli tak, tutaj muszę gdzieś zlokalizować tę miejscówkę właśnie z... kolejnymi katakumbami. No, ale to później. Na razie muszę się skupić na tym punkcie.
ale ten Iggy daje taki trochę vibe Orma. Nie macie wrażenia? Też taki stary, siedzi na uboczu i sobie kuje. Ciekawe, czy po zmianie tego ma... Ciekawe, czy po refreshu ma jakieś nowe rzeczy. Well, it's kind of you to speak to me again. Then I presume these old bones serve their purpose. More or less. To jest tak poglądasz takie animacje, na które siedziałem tak nawet jak ja nic z tym nie robię. Kurde, aż się prosi, żeby zabrać te kamienie, nie, stąd. Nie wiem sobie, co to jest. Ale wziąłbym, no ale gra mi niestety nie pozwala. Wow, 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 wow! To jest ta pułapka? I żyj, ja się spodziewałem czegoś troszkę innego, wiesz? Zostawmy to. Jak mówiłem, tam udamy się dopiero w kolejnym materiale ode mnie. Póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnym odcinku. Zagrajmy w Elden Ring. Cześć!